imprezach. Tu jest duża impreza. No i jest dużo osób. Bilety na tę uroczystą galę rozeszły się w ciągu 25 minut. Łączy wokół jakiejś jednej idei, to się nie może nie udać. Fundacja Iskierka, warta wszystkich serc na świecie. Bez waszej pomocy, wsparcia, nie udałoby się nam zrealizować wielu bardzo dobrych projektów. Jednym z nich jest Dziecięca Orkiestra Onkologiczna. Mówi weź, patykasz, potrafisz to, wyrośnie rano, choć nie było tu go. Myślałam o tym, że zagramy w Nosprze, ale jak to dzisiaj było wiele razy. Po marzenia trzeba sięgać. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. One rozproszą złe losy w cienie. Jestem przeszczęśliwy, dumny z dzieciaków. Zrobiły niesamowitą rzecz, a to, że ja jestem w tej sali, to jest dla mnie wielki zaszczyt i honor. Pani Mężyna pokochała półsuraka. Tytuł? Romeo i Julian ty. Wracając nam daje wciąż, nie rezygnując marzeń, wolno nam żyć tak jak chcemy, wolno, to to my jesteśmy. Jak już wiek mi mądrość dał, to od razu mi się zda normalne całkiem to, co dziwne jest dziś. Jestem królem zwierząt. Nie rozśmieszaj się, wiesz, nie rozśmieszaj się. Ty jesteś królem, tak? Było tak duże przedsięwzięcie i wyzwanie dla nas. Pierwszy raz spotkaliśmy się z najlepszą orkiestrą w Polsce, symfoniczną. Jak najwięcej takich koncertów i wrażeń. Muzyka połączyła wszystkich i idea połączyła wszystkich. Super się grało z dzieciakami, pozytywna energia i sami widzieliście, co tam się działo. Kto nie dotrze do fal, nie popłynie na ich zbiecie, a wy tak właśnie chcecie. Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie. Chcę wolnym być, chcę żyć. Wow! Tyle powiem, wow! Było bardzo fajnie. Rewelacyjnie. Jestem szczęśliwa, wzruszona. A nie mogę ochłonąć jeszcze. Fantastycznie! Niezapomniane przeżycia. To właśnie na najlepiej! To było wspaniale. A w tej sali, z tymi muzykami, z tymi ludźmi, z tymi dziećmi. To było najwspanialsze. Jedno z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu. Miłość nie umarła, póki nadzieja żyje.